Siemanko, wszystkim z tej strony Sebo, zapraszam was do kolejnego live'a. Dzisiaj MW2, wczoraj mieliśmy MW3, dzisiaj MW2. Przechodzimy do meczu drużynowego. Jak mówię, kilka meczyków rozegramy. Czysty spontan, musi być moc. Zobaczę tylko jeszcze jak sobie klasy, czy wszystko tutaj gra. M4A1 na miejscu, TAR21, czyli moja najlepsza, optymalna broń, mój najlepszy zestaw, z którym będziemy kręcić wyniki. Kieszonkowiec moc obalająca, Ninja TAR21, zapasowe TMP. Właśnie nie wiem, czy nie zmienić na co innego. Wezmę sobie w tym P2000. Coś mam takiego niucha, że jednak się przyda z FMJ-em. Seria zgonów tutaj zostawimy. Sorry ziomu, ja tutaj nagrywam. Ofiary 7, 11, 25, hardkorowo troszkę, może zanim nas wyszukuje, zmienimy troszkę na bardziej takie przyziemne. To pierwszy mecz, kto wiecie, trzeba rozruszać się będzie. Właśnie, to jest uroki MW2, jak widzicie na waszych ekranach, musimy dopingować do 150, później jest wyszukiwanie gry. Takie wyszukiwanie może nam zająć praktycznie nawet kilka minut. Widzieliście w poprzednim filmiku w MW3, raczej takiego problemu z dołączeniem nie mieliśmy. Mam nadzieję, że wam spodoba się ta seria. Jeżeli wam się podoba, piszcie w komentarzach. Może coś usprawnimy troszeczkę. Wiadomo jak co, to łapeczki, kliki, wiadomo gdzie trzeba kliknąć. Będę naprawdę serdecznie za to wdzięczny, za wsparcie, za wsparcie finansowe, wiadomo o co chodzi. Dobra, zaczynamy, nie ma co się opierdzielać. Mamy godzinę 18:10, tak planuję rozegrać 4 mapki, zależy jakie tempo będzie meczu, jak to wszystko będzie wyglądać. W poprzednim filmiku miał 48 minut, ten no też gdzieś koło tyle powinien być. Co, nie wiem czy zaraz zobaczę, są tu jacyś Polacy. Ciężko tu jeden jest jakiś Polak, Skubaniec, patrzcie, 70 level wbił, 10 prestiżu, pewnie cheater jakiś. Koszary, koszary, koszary. Jesteśmy na plusie, jesteśmy na plusie. Jakieś 30, żeby was nie skłamać, 34 tysiące, 500 na plusie. Także jest wszystko w porządku. Co my tu mamy? Mamy mapkę zimową. Teraz pytanie, czy idziemy na rush, czy idziemy na fragi. Bo jeżeli idziemy na rush, to bierzemy tara. Jak idziemy na fragi i na punkty, to musimy wziąć acera sobie z tumikiem i glockami. Tak, widzicie, dobrze mówię, glocki. Dlaczego glocki? To już wam mówię, dlaczego glocki. Widzicie to zajebiste, taki budynek tam. Tam najczęściej możemy spotkać się ze snajperami i właśnie takimi ziemami, którzy mają akimbo. I tylko na nas czekają praktycznie, aż wejdziemy sobie po schodach i chcą nas udupić. O, tylko się kawę łyknę. Kubeczek przyszykowany, bo to 40 minut nawijania jeszcze do tego gromienia. Także jest troszkę. Pamiętajcie, przy nagrywaniu live komentarz najważniejszy jest, aby był fan. No i aby był wynik końcowy, powiem tak, nie był żaden tam imponujący, że był na plusie. Mówię, uznaję mecz dobry, kiedy w momencie jestem na plusie, później liczą się normy europejskie. Znowu pozdrawiam cię, Loczek. Lubię go pozdrawiać, spoko ziomuś. Dobra, przechodzimy do rozgrywki. Nagrywam, mówię, w rozdzielczości 1280 na 720. Ale mnie koleś zwinął. Niedobrze jest zacząć już na minusie. Niedobrze, niedobrze. Ale dajcie mi się, chłopaki, jeszcze rozwinąć troszeczkę. Daj mi czasu troszkę, ziomuś, poczekaj. Nie wiem, wszyscy tak jakoś, kurde, się spinają. To ma być for fun. Czysty. O, tutaj już koleś z jakimś tam shotgunem je pocisnął. Ja nagrywając ten komentarz, bo to jest na komentarz live, powiem wam, że mam wyciszony dźwięk z gry, tak żebyście mnie jakoś dobrze jeszcze usłyszeli. Także jak nawet jak ktoś będzie szedł obok mnie... to jeszcze e-wave'a. To proszę... Nawet nie usłyszę jak dobrze kolesia. Będziecie być tego świadkami. Także widzę, że już nas tutaj ładnie pocisnęli. Tak jest. Najlepiej się pozbyć drużyny. Zapodać i wave'a. Jak zapodać i wave'a, to powinien być koleś zas mi wyjść. Dobra.
Nie wiem, czy on tu w bazie nie będzie, a zobaczymy. Czysto. Gdzie oni są? Pewnie mają respa z drugiej strony, jak widzieliśmy czaszki, to... Coś powinien... Dobra. Już wiemy. Patrzcie, widzieliście to? To już pro snajper. UMP-ka zamienił. Przycelował z barety i udupił mnie. Oho. Jak już tak, to... Coś bym tu chciał wykminić. Ale niepotrzebnie, oj, mogę zapłacić za ten błąd. Ja... Troszkę inaczej mogą to rozegrać. Tutaj ważne jest, mówię, dobre wejście w mecz. Jak wejdziecie dobrze w mecz, pociągniecie to. Powinno być. To gad, klient, kurwa, chciał mnie już udupić na starcie. O! Jaki cwaniaczek, widzieliście go? Ktoś ma do... A czemu ja go nie zauważyłem? A, właśnie tak to jest, jak się komentuje, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku. Ciężko to wszystko jakoś skleić ze sobą. Bo to miało, mówię, ręce i nogi. O tyle dobrze, że... Można wyciągnąć 60. Klatek jest, także... Znowu ten koleś mnie dupił, ja nie wiem, co on się jakoś uczepił mnie. Może zmienimy później broń. No! Ziomuś tam... ktoś mnie tu ma. Znowu on. Z LKM-em idzie do mnie. Ja schodzę na dół. Także wojna jest na razie, widzicie, na lewą stronę. Wszyscy tam flankują. Ajajajajaj, Sebo, co ty robisz? Niedobrze, nie można tak. W końcu cię mam, cwaniaczku. Naprawdę, TAR-21 jest zajebistą bronią, uwierzcie mi. Elegancko. Dobrze jest, o. I dlatego mówiłem o PP. Już ty gadzie jeden. Czekaj, spokojnie, panowie. Yeah! Jest moc! Moc! Jest moc! Czyż to nie było piękne? Nic ci nie wysyłam, my tu grumimy, panowie. To jest live komentarz. Ole, żem przypierdolił, zdrowo powiem wam, naprawdę. To nie jest robione nic pod publiczkę, mówię wam, to jest czysty spontan. Wiecie mi, o co chodzi. Takie mecze są podobno najlepsze, ale to... Naprawdę zapraszam tych wszystkich komentatorów do takiego zabawy. Spróbujcie nagrać live komentarz, naprawdę mówię wam. O wiele lepiej się gra. Jest przede wszystkim ciekawiej. To jest naprawdę rzeczywiście ciekawiej. Nagrać taki komentarz. Mówię, najważniejsze, wykręcacie wynik na...
Wykręci się wynik na plusie i... Patrzcie co za gatyn, on zaraz mnie w koleś wkurza. Wiek, jak uda nam się wynik wykręcić na plusie, wszystko tacy. Chcemy już skończyć ten mecz, już wiecie, dlatego że... ...7400, kończcie panowie, już starczy tego dobrego. Johnson. No i dobra. Jaki mamy wynik? 25 do 11. Jesteśmy na plusie, to najważniejsze. Mam nadzieję, że wam pierwsza mapka się spodobała. Czysto spontan, live, komentarz, MW2. Tak sobie myślę, mamy MW3, MW2, później zrobimy koda 4. Medal of Honor, Battlefield. A z Battlefieldem będzie troszkę problem, ale to chyba pogramy z TDM-y. Także pierwszą mapkę mamy za sobą. Przechodzimy do drugiej mapki. Nie wiem, czy ją głosujemy, czy nie. Czy zostawiamy? Głosuj, żeby pominąć Karachi. Głosujemy. Powiem wam, że Karachi naprawdę jest bardzo dynamiczny. To jest właśnie typowo taka MW3 mapka. Jest dość zamkniętą taką mapką. Ale właśnie, zobaczcie, ten Karachi jest... Wiecie, za co ją właśnie lubię? Ma dwa dojścia do końca mapy i to jest ta różnica między MW3, tak jak mówiłem wcześniej. Mapki w MW3 są naprawdę, tak powiem wam szczerze, rozgałęzione. I to jest właśnie ta przede wszystkim różnica, dlatego tak ciężko gra się w MW3. Bo jakbyście mieli dwa kierunki i dojście na drugą stronę i troszkę szersze, te szersze rzeczywiście... Te drogi, bo to wszystko tak w MW3 jest jakoś ściśnięte. Rzeczywiście, naprawdę lepiej by się grało i mniej więcej by wiedzieli, znalibyście kierunki, bylibyście w stanie przewidzieć, gdzie przeciwnik chodzi. A tak jak macie na przykład Afgan, popatrzcie na Afgan, niby środek centrum, nie napierdzielacie się, a robicie takie jedno duże kółko, można zrobić i praktycznie możecie znaleźć przeciwnika. A w MW3 praktycznie po środku na pewno byłyby jeszcze krzaki, jakieś rozwidlenia, budynki, drogi i już by coś kombinowali. A tu po środku postawili nam samolot, możemy napierdalać się na środku. Dali nam wzgórze, dali bunkier, otwarty teren, rób ta co chce, ta praktycznie i... To jest ta właśnie różnica. Ja sobie tutaj poprawię trochę ekran, dam troszkę jaśniejsze, bo tu świeżałem się. Też tara weźmiemy, musimy uważać, bo tu już snajper jest, zaraz pewnie jakaś tuba może nam polecieć startowa w pakiecie. Trzeba zobaczyć, bo ja mecz trochę opóźniłem, nie zacząłem pierwszy, także tu może jakiś snajper na mnie czekać. Już mnie by chciał, kurczę, udupić. Ja sobie pójdę bokiem. Coś tu nie halo jest. Właśnie, wiedziałem... Nie wiedziałem właśnie, dlaczego on strzela, że już coś się dzieje, już ktoś coś kombinuje. Gdzie ty idziesz, skubańcu? Idziemy na górę. Nie wiem, co z tym kolesiem, co tam jest, żeby też się świeciło. Czy on poszedł już, czy nie? Idziemy na górę. Chociaż... Tam jest czysto, ja bym tam poszedł. Dobra. O, już wiem, gdzie oni są. Spierdzielamy stamtąd, to jest gorąco. Nie mam właśnie amunicji już więcej. Kuźwa, muszę kółeczko. O! Dobra, co mamy? Pepesze. No dobra, to jest w miarę dobra broń. Gleba, jeżeli nikt mi nie udupi. Elegancko, dobrze, że on nie... O, dobrze, dobrze. Dobrze, dawaj. O, tu MPK mam, czekajcie. Ja sobie MP zapodam. Dobra, przykampimy, niech pobzyka. Mam, że mam dobrego hosta, to akurat coś wyciągniemy z tego. Tu mam swoich ziomów, także... O, będę miał teraz kolesia. Dobra, wbite wszystko, możemy iść. Nie będziemy tutaj kampić, Boże Matko Kochana, żebyśmy cały czas kampili, no jak to.
Panowie. To ma być for fun game! Panowie, no jak to tak? To już wszystko. Oż ty gadzie jeden. Ładnie par. No ale po co on tak kampi? Co mu da to kampienie? No ludzie kochani, grajcie wszyscy w fun. Czujcie ten spontan. Czujcie tą moc! Koleś mi tamten dobija znowu na tych skałcach, jak się on się tam schował. Jest, widzę go. A skurwa, dziada udupimy. Nie, ja sobie tam spokojnie tylko dojdę, będzie, że tu nikt nie będzie we mnie strzelał. Tępy chuj. Idziemy dalej. Denis Fagot. Pełno tych snajperów, no nie wiem. Oni tak jak lubią grać tymi snajperkami, przecież to jest piękno gry właśnie. Chodzić starym i... Idziemy, zaraz zajebiemy syntaksem. On fail. Jeszcze jeden gdzieś. Ale fail! Źle to zrobiłem. Dobrze, dobrze, jest mocno, ale... ale ładne, to było dobre, to było dobre. Nie powiem, że nie. O, mam klienta, patrzcie, czekajcie. O, powinno trafić. Ale ja z nich mam łacha, jakie to są klienci, którzy tutaj. Matko kochana. O! Jest moc, panowie! Jezu, jak ja, ale ja to mówiłam, kocham tą grę normalnie. O, jeszcze Harriera mam, czekajcie, ty, ja zapomniałem o Harrierze. Przepraszam. Jeszcze Harrierze zapomniałem. O, sorry. O, znowu tu. Czekajcie, to jak to było? Dwa razy pilowa, tak, wbiliśmy. Mam nadzieję, że nas mi host nie wyrzuci. Dwa razy pilow. Dwa razy Harrier, ale będzie bzykanie, oj czuję, będzie bzykanie. Także widzicie, to jest nie jest pod publiczkę, jest to live komentarz z Gromem. Ja wam pokażę, jak wygląda prawdziwy live komentarz. Oho, chyba zdejmie predatorem. Zdjął mi. Aż też ma ta jedna. Musiałem mi zdjąć akurat. Kiedy ja musiałem tu gromić, to już mi... Musi mi zdjąć. Czekaj, gdzie oni są? Ja wiem, gdzie oni są. Myślę, taki tępy chuj jest. Elegancko, także druga mapka też na plusie. Mówię wam, najważniejsze panowie, musi być moc. Jak jest moc, nic więcej nie trzeba. Daliśmy radę. Patrzcie, co oni sobie zrobili. Ty, ale kombinacja. Myślałem, że mam kilka. Ma jaki wynik? 36 do 6. No nie jest źle, panowie, no nie jest źle. Powiem wam, że miarę dobre. Najważniejsze, żeby był wynik na plusie. Mapka Westland. Wiecie, co znaczy ta mapka Westland? Spróbujemy? Spróbujemy, dobra, próbujemy.